Szanowni Państwo, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj jesteście taką wspaniałą, dużą grupą. W sposób szczególny witam mieszkańców Lipia. Brawo dla Was! Dzisiejszy jubileusz można określić jako sumę dwóch 50-leci. 100 lat temu, w roku szkolnym 1922-23, rozpoczęła swoją działalność mała drewniana szkoła w Podłaziskach, która istniała przez 50 lat do roku 1973. W tym samym roku oddany został do użytku obecny budynek szkolny, rozpoczynając drugie 50-lecie funkcjonowania szkoły podstawowej w Lipiu. Te dwa sumujące się 50-lecia przypadły na bardzo trudne okresy dziejowe w naszej historii i nacechowane były pracą wspaniałych nauczycieli. Obecnym tu gościom życzę spędzania dzisiejszego wyjątkowego dnia we wspaniałej atmosferze. Nastąpiły przesiedlenia rodzin do Jasieńca oraz miejscowości Kruki i Krzewa. Nawet można było spotkać na niektórych mapach nazwę miejscowości Nowe Lipie. Ponieważ przez 15 lat organem prowadzącym było Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła i doświadczyliśmy właśnie takich ciężkich lat. Dlatego doceniamy to, co teraz mamy. I jak Państwo widzicie, szkoła pięknieje z dnia na dzień. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Rzeczona to kalarepa. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Grot po brzuchu rzepę klepie. A tam gdzie podziałeś dziepej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz Piotruszka, staniesz gorzej, blada, chuda, spać nie może. A to fe. Wezmą sery. Poprosiłam o to, żeby poprowadziła tą szkołę z ramienia gminy Brody.
Bardzo jej dziękuję za ten trud, za to wyzwanie, ponieważ naprawdę nie było łatwo. Ja do szkoły tę chodziłem, ja do szkoły tu chodziłem, młode lata tu spędziłem.